35 lat temu w firmie Lego zapadła decyzja, by wykorzystać sympatię wzbudzaną przez klocki Lego do uatrakcyjnienia procesu nauczania. We współpracy z nauczycielami i specjalistami z dziedziny dydaktyki opracowano szeroką gamę pomocy edukacyjnych. Dzisiaj są dostępne kompleksowe rozwiązania wspierające naukę na każdym poziomie edukacji. Rozmowy na temat utworzenia LEGO Education Innovation Studio w niepublicznej szkole imienia Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim trwały ponad pół roku i doprowadziły do powstania pierwszej takiej szkolnej pracowni w Polsce. Choć klockami uczniowie tej szkoły bawią się już od 3 lat. Zostaliśmy docenieni i wybrani. Nasza praca już 3-letnia na rozwiązaniach LEGO Education w całym cyklu kształcenia i na wszystkich etapach edukacyjnych została doceniona. Z tego co wiem i z tego co mi przekazano, firma LEGO, tutaj jakby polski partner Access Edukacja i LEGO uwzględniało również szkołę jako całość, czyli wyniki edukacyjne uczniów ogólnie, nowoczesną infrastrukturę. Cały proces akredytacji trwał od września, więc kilka miesięcy. Później około 2 miesięcy już sam proces przygotowań do uruchomienia studio, bo tu są bardzo rygorystyczne wymagania w kwestii grafik i w kwestii tego, co tu się może znajdować, jak to studio może wyglądać. Także to też tak może sympatycznie, łatwo i prosto wygląda, ale takie łatwe i proste nie było, więc mamy ze sobą długi proces przygotowań, ale zakończony tutaj już takim bardzo, myślę, pozytywnym efektem, z którego jesteśmy wszyscy tutaj wspólnie zadowoleni. Zarząd Access Edukacja dotarł do nas wczoraj, też tą salę sobie zobaczyli, no i te efekty naprawdę nas cieszą. Ideą LEGO Education nie jest dostarczanie zabawek do szkoły. Jej siła leży w wykorzystaniu pozytywnych skojarzeń dzieci z klockami LEGO do wspierania kreatywności, rozbudzania wyobraźni i zachęcania do uczenia się. Kluczowe jest to, że za pomocą klocków LEGO się nie uczy, tylko dzieci uczą się same. Właśnie rzecz w tym, że tu zupełnie przewartościowujemy rolę nauczyciela w takiej przestrzeni, w której LEGO jest wykorzystywane. Ponieważ to dzieci, mając do dyspozycji te narzędzia, kiedy są odpowiednio przez nauczyciela, który bardziej pełni rolę koordynatora, przewodnika, wdrożone w temat, one uruchamia się ich naturalną ciekawość świata, a przez to, że mają narzędzia, którymi mogą ją uzewnętrzniać, to po prostu powstaje. Także wykorzystujemy naturalną, wrodzoną ciekawość świata. Te klocki po prostu pozwalają na to, żeby można było to tworzyć, dotykać, przedstawiać, przekładać, sprawdzać efekty. Uczniowie podczas edukacji z klockami LEGO korzystają z tajemniczej formuły 4Z. Dzięki niej lepiej przyswajają nowe wiadomości. Zasada 4Z to jest jedna z pierwszych zasad, które LEGO Education stworzyło we współpracy z uniwersytetami, które tworzyły dla nas programy dydaktyczne, metody pracy. Zasada 4Z to jest tak naprawdę proces, który w czasie lekcji, wpisuje się nauczyciel. Zaczynamy od tego, że chcemy dzieci zmotywować do pracy. I pierwsze Z to zacznij, żeby dzieciaki chciały z nami pracować, my musimy w nich wzbudzić motywację, najlepiej wewnętrzną. No bo wtedy dzieciaki chcą z nami pracować. Czyli tu opieramy się na teorii. Tu się opieramy troszeczkę na teorii, przy czym są sposoby na to, żeby tą motywację dało się w dzieciakach wzbudzić. Druga część zajęć to jest faza zbuduj. LEGO nie byłoby sobą i LEGO Education, gdyby nie trzeba było czegoś zbudować. Poza tym bazujemy na tym podejściu, które mówi, że kiedy słuchamy, to działa jedna półkula mózgu, a kiedy coś budujemy i wykonujemy manualnie jakąś pracę rękami, to działa druga półkula mózgu. I są badania pokazujące, że kiedy obie półkule mózgu w czasie procesu dydaktycznego współdziałają, to ten proces jest bardziej efektywny. Trzecia część lekcji, muszę sobie przypomnieć, bo to jest skomplikowane. Zacznij, zastanów się. Trzeba się zastanowić. Zastanów się. Zastanów się, to jest trzecia faza lekcji i tutaj dzieciaki na konstrukcji, którą przed chwilą zbudowały, wykonują pewne ćwiczenia zgodnie z kartą pracy, a czasami bez tej karty pracy, tylko same wymyślają pewne eksperymenty. Tutaj szczególnie widać, że rola nauczyciela jest zupełnie inna niż w klasycznej szkole, gdzie stoję przy tablicy i opowiadam dzieciom, jak działa świat. One tutaj same mają tego doświadczyć i same mają odkryć, jak ten świat działa. I na samym końcu mamy fazę zastosuj, gdzie pokazujemy, jak to, czego się właśnie nauczyliśmy, wiąże się z resztą tego gmachu wiedzy, które dzieciaki sobie gdzieś tam w głowie budują. Pokazujemy też, jak to, czego się teraz nauczyliśmy, będzie przyczepione do kolejnych zajęć.
W Konarskim klockami bawią się zarówno przedszkolaki, jak i licealiści. Dla każdej grupy wiekowej przygotowane są specjalne zestawy, niedostępne w sprzedaży. Dzięki klockom uczniowie rozwijają się szybciej i kreatywniej. Możliwości pracy na klockach Lego są nieograniczone i to zastosowanie kreatywności, tak jakby połączenie pomysłowości, kreatywności, wyobraźni uczniów, dzieci, również nauczycieli z ilością kombinacji, jakie w ogóle dają klocki Lego same w sobie, do tego wsparcie metodyczne fantastyczne, proces szkoleń, który mnie osobiście w tym Lego Education Innovation Studio najbardziej cieszy, bo to trzeba pamiętać, że raj dla dzieciaków, ale również dla kadry, która będzie tutaj nauczać, bo będą przechodzić intensywne i takie pogłębione szkolenia, plus w ogóle całe wsparcie i cyfrowe, i multimedialne, no daje nam może możliwości. To, co jest najfajniejsze w tej nauce, to to, że dzieci uczą się przez doświadczenie, przez eksperymentowanie, przez nauczanie właśnie to, na czym Lego mówi, kształcenie praktyczne. I koncepcja kształcenia firmy Lego zdecydowanie pokrywa się z naszym też patrzeniem na kształcenie. Programy nauczania i same klocki są tak skonstruowane, aby zarówno przedszkolaki, jak i gimnazjaliści mogli je twórczo wykorzystać. Fundamentalna różnica polega na tym, że o ile Lego jest dobrze znane, to Lego Education to jest zupełnie osobny dział Lego, który zajmuje się tylko i wyłącznie profesjonalnymi narzędziami służącymi do edukacji. Także to nie są rozwiązania dostępne w sprzedaży detalicznej, bo nie taka jest ich rola. I samorozpoznawalność marki Lego Education nie jest aż tak duża. Różnica jest znacząca. Portfolio w tej chwili Lego Education to jest od żłobka, ponieważ są to rozwiązania soft, takie duże klocki, aż po zrealizowane na kilku polskich uczelniach, prace dyplomowe czy wykorzystanie rozwiązań Lego Education. Także rozpiętość jest pełna i wiekowa, i także przedmiotowa. Klocki Lego są wykorzystywane także na lekcjach matematyki i fizyki, a przedszkolaki dzięki specjalnym klockom uczą się rozpoznawać emocje i pracować w zespołach. Są one wykorzystywane na każdym etapie nauki. Generalnie my pracujemy od 3 lat już w ten sposób, tylko że w ciągu tych 3 lat oczywiście te zasoby też bogaciliśmy, bo na początku zaczynaliśmy z edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną. Teraz systematycznie te zestawy zostały jakby tutaj rozszerzone, nasze zasoby o pomoce do fizyki, do matematyki, do informatyki, bo Lego bardzo intensywnie idzie w kierunku przedmiotów ścisłych i my generalnie staramy się pracować regularnie we wszystkich klasach. Oczywiście w zależności też od programu, bo to w jakim stopniu ta nasza praca musi być, te klocki wpisują się jakby też w podstawy programowej, to jest bardzo cenne. Także wszystkie klasy w miarę możliwości pracują regularnie, natomiast miejsce samo jako pracownia no też będzie takim uhonorowaniem tej naszej pracy i taką jeszcze większą atrakcją dla dzieciaków. Dzięki certyfikatowi producenta szkolna pracownia w Ostrowcu będzie wykorzystywana nie tylko jako miejsce do nauki. Dzieci spoza szkoły również będą mogły z niej korzystać, gdyż będzie ona otwarta dla osób z zewnątrz. Również jako miejsce szkoleń dla nauczycieli z innych placówek oświatowych.